Dzień dobry, my friends. Welcome to today's video. We're going to look at that cabaret act, KMN, in the phone ticket reservation. Hopefully this is a funny one. Please do like and subscribe if you enjoy for more. And make sure you give me your recommendations for new videos. Let's go. Halo? Tak? Rezerwacja telefoniczna biletów. Można? Dokąd? Dolsztyna, bardzo proszę. You can tell that this isn't necessarily that modern because I don't know if you can ring up to get tickets for anything anymore. It is all online. So I'm sorry about if it's outdated, but we'll find out. Na którą? 14:30, tak. Ale to jest Intercity. No. 15:30 to będzie Express. A to godzinę dłużej pan jedzie. Tak, dobrze. To 3, zapisuję. Proszę odebrać pół godziny przed odjazdem pociągu. Proszę bardzo, do widzenia. Dzień dobry, proszę pana, ja chciałem zarezerwować bilet na jutro do Mławy. Ja jutro muszę być w Mławie, więc chciałem bilet zarezerwować na ekspres. On się nazywa Mławianin chyba. Pierwszą klasę dla niepalących przy oknie normalny. Czy to pan coś w ogóle do mnie mówił? Tak, tak, bo ja chciałem bilet zarezerwować na jutro. A, bilet! Na pociąg, tak. A jaki pociąg? To, No właśnie, chciałem zarezerwować na jutro bilet do Mławy. Tak, exactly. Muszę być w Mławie. Ten ekspres się nazywa Mławianin, czy Mławianka. A do Mławy? Tak. Mławianin! O, mówię. Wraca Mławianka. Aha. Jedzie chłop, wraca baba. No to właśnie ja chciałem na tego chłopa tak. Zarezerwować jeden bilet dla niepalących przy oknie, pierwsza klasa, normalny. Tak, to jest wszystko zorganizowane. Przemyślane, tak. Super, bo dzisiaj no, od rana nic nie jadłem, nie miałem czasu, żeby coś chapnąć. Taki głodny jestem, lecę na teraz trzeba na obiad i po drodze jeszcze myślę sobie bilet zarezerwuję i będę sobie zjem w końcu wreszcie. Jezus. Trzeba jeść, trzeba jeść. Tak. This is really bizarre straight away because there's no real comedy in this at the moment. I'm sure that there's no reaction from the crowd. They don't necessarily see anything yet. There's got to be some sort of punchlines or some sort of humor coming in soon, surely. A po co pani to mówi wszystko w ogóle? W jakiej sprawie do mnie, że co? No bo chciałem ten bilet zarezerwować. A, bilet? No, to Mławy. No to niech pan rezerwuje. No to właściwie jakby no moja rola się powoli kończy. Ale się moja w ogóle jeszcze nie zaczęła. A no właśnie. I don't know if I'm gonna ruin this for anyone. My guess is he only takes bookings via the telephone. That's going to be my guess, because I'm thinking this is a weird, awkward sort of conversation going on. I reckon he only takes bookings over the telephone, so he's going to have to make him telephone, and they're going to stand next to each other on the telephone. That's definitely my guess. I reckon that is spot on. Bo to jest rezerwacja biletów. Tak, tak. Rezerwacja, tak. Ale telefoniczna. Słucham? Telefoniczna. Ale rezerwacja. Ale telefoniczna. Nie szkodzi. Akurat tak się składa, że rezerwacja jest ważniejsza niż telefoniczna. A to zobaczymy. I'm gonna be spot on. Nie bardzo wiem, na co mamy patrzeć. Po prostu pan mi da bilet, ja sobie pójdę i tyle mnie widzieli. To chodź pan weź. To weź pan daj. Ale nie mogę panu dać, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Słyszy pan, co mówię, tak? No, słyszę. No. Ale ja tutaj nie dzwonię do pana, tylko to jestem po prostu. No i właśnie dlatego mamy kłopot. Bo to jest rezerwacja przez telefon, telefoniczny. No dobrze, ale ja nie dzwonię do pana, bo akurat tak się składa, że akurat przechodziłem koło dworca, no to wpadłem. Panie, czy tu jest napisane rezerwacja dla tych, co przechodzą obok dworca i wpadają? Ale zupełnie nie chodzi o... Just call him up!
Ale ja chcę tylko, żeby pan mi odpowiedział. Jest tu napisane tak czy nie? Ale no... Ale tak czy nie? Nie jest. Nie jest. A co tu jest napisane? Telefoniczna rezerwacja biletów. Tak jest, bo to jest rezerwacja dla tych, co dzwonią przez telefon i nie zamawiają bilet. Do you know, I think we've all been in situations like this where, like, he clearly is there to take phone bookings, right? But he's there in the public and someone wants a ticket, but he will not because he will only take it if it's on the phone. But I'm sure we've all been in a situation like that where a certain person has a specific role, but they could do two things at once and they just will not. I'm sure. Okay, in the comments, if you've been in a situation like this, let me know, because I reckon we all have. To tam jest budka telefoniczna na przykład, no nie? Tam jest budka. Jak ja do tamtej budki pójdę i z tamtej budki do pana zadzwonię, to jest raptem 10 metrów. Tak. To pani ten bilet zarezerwuje? No wtedy tak. To się urzędowo zgadza, pan dzwoni, ja odbieram, wpisuję, tak. Z tamtej budki, tak. No ale to jest głupie. A kto panu każe tak robić? Przecież ja panu nie każę. Panie, idź pan do domu, zadzwoń pan se z domu jak człowiek. No, pan nie rób siebie głupka. Oh man, it's so simple. Czekaj, ty mędo kolejowa. Z komóry cię załatwię. Ja tam będę pikał. It's been difficult on purpose. Czemu pan nie odbiera? No z panem rozmawiam. Przecież się nie rozdwoję. Jak zaraz złapię siekierę, jak się rozdwoję, debilu, na pół zobaczysz. Dobrze. To nie rozmawiamy ze sobą. Tak? Kończymy rozmowę. I da pan mi spokój. Nic z pana nie chce. Na pewno. Pan siedzi tu, ja stoję tu, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Stanowimy zupełnie dwa osobne byty. Byt i odbyt. Telefon dzwoni. Halo? Halo? No answer. He's just trying to wind him up now. Co pan najlepszego zrobił? Odebrałem, ale nikt jeszcze nie mówił. Bo nie zdążyłem. A skąd ten, że to pan? No to ja dzwonię. A skąd... Rezerwacja telefoniczna biletów. Oczywiście, że można, dokąd tylko pan chce. Bardzo dobrze, że pan zadzwonił. O jest. O jest. Bardzo dobrze. Do Mławy. A to jeszcze lepiej. Bardzo dobrze, bo się bilety do Mławy kończą. Może by pan wszystkie wziął. Co? Tylko trzy. No to trzy. To trzy przy oknie. Bardzo proszę. Proszę pozdrowić rodzinę. Życzę wszystkiego dobrego. Gratulacje. Wielkich sukcesów. Zwycięstw. He's just trying to wind him up now. Oh, it's so stupid. These, honestly, the KMN stand-up comedy things are just so ridiculous. And it's just... Oh. I always say this, that comedy is always best when they have some sort of realism involved. And it does. It does. I'm sure everyone's been in a situation like this. But he is now just trying to wind up the guy trying to get a ticket. And it's mental. Jaka przerwa? Obiadowa. Co pan będzie teraz robił? Będę ja. A kiedy ta przerwa się skończy? A zjem. A kiedy pan zje? A się przerwa skończy. Wszystko jest przemyślane.
Nie szkodzi. Ja mam czas, widzę, że kanapka nie jest duża, ja mam cierpliwość, ja sobie poczekam, ja sobie postoję i ja ten bilet od pana do tej mławy cholernej wyszarpię. Zobaczymy jeszcze kto go. Proszę pana, ja to w ogóle prywatnie życzę panu powodzenia. Ja za pana cały czas trzymam kciuki. He's just rubbing it in. I widzi pan, no na chamstwo nic nie poradzisz. Ale jaka kanapka, pan. Pan w ogóle nie jesteś głodny? A on panu dał, gryza. Panu nie dam, bo pan mi cały dzień chce spieprzyć. Pan, idź pan do domu. Zadzwoń pan z domu. Pan sobie w zupę zjesz pierwsze danie, drugie danie, deser. Potem pan zadzwonisz, już się trochę znamy. That poor guy. Poor guy. Pan się o taką kanapkę nawet nie otarł. Niam, 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 niam. You niam, horrible niam, man. Niam, niam, niam. A czym ta kanapka za taka dobra? A ze wszystkim, panie, czego tu nie ma? Żółty ser, pomidor, ogórek, miód, majonez, dżem, śledzie, oberżyna. Panie, ja nawet nie wiem, jak oberżyna wygląda, patrzę, oberżyna. I cebula. Wypchaj się tą swoją kanapką, debilu. Halo? Pizzeria? Dzień dobry, ja chciałem zarezerwować na jutro pizzę domową. Chciałem zamówić pizzę. Grubą na dużym cieście, odwrotnie, no. I żeby były wszystkie składniki. Tak, żeby były wszystkie składniki. A przepraszam, a czy jest oberżyna? Oberżyna. Nie, nie, ja też nie znam. To widocznie coś dla świn jest. Dobrze, to w takim razie to wszystko poproszę jakiś napój jeszcze do tego i przywieźć to poproszę na dworzec główny. Tak, ja tutaj stoję na dworcu głównym jestem. No stoję tutaj, jestem! Jestem, stoję, mam czarne spodnie, taki czerwony, w takim czerwonym jestem kontuszu. Cardigan. Nie, bez konia jestem. Za to obok siedzi osioł. Tak. I na kiedy by to było? Tak. Rozumiem. A przepraszam, a jaki ma pani kolor włosów? Tak. To pocałuj mnie w dupę, truda małpo. It's no way to talk to someone when you're ordering a pizza. Ktoś się panu dzisiaj nie wiedzie. Co, nie dowożą? Dowożą, dowożą! Tylko, że zamówienie trzeba złożyć osobiście w pizzerii. Bardzo dobra zasada! Człowieku, ja jutro muszę być w mławie, jutro muszę być w mławie. Nie chcę 30 biletów do mławy, 20 do mławy, 10, tylko chcę jeden bilet do mławy! Ja wiem, ale do mławy czy nie do mławy, ja nie mogę, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Ale wiedzę, rozumiem to, tylko ja nie dzwonię do pana, jestem tutaj! Ale panie, zadzwoń pan z domu, bo mi się serce kraje! Z domu, kochany, z domu! Gdzie pan He's mieszka? So stressed. W mławie. No to słowie, to jak ja mogę, to ja nie mam. He wants to go home. The poor guy, he just wants to go home. The ticket guy's telling him to go home and order the ticket at home and he can't because that's where his destination is. This is just, oh man, a poor guy. It's just completely ridiculous, isn't it? It's so ridiculous. And just oozes reality. And it's another simple one by KMN that is just... It's not the funniest one they've done. Not the funniest. But it's just so simple. It's so stupid. And it's so funny, isn't it? It's just... That poor guy. That's what I'm going to say, that poor guy. But there are those stupid... On a serious note, there are those stupid like legislations. Like here where, you know...
clearly his job is to take book tickets over the phone, but why can he not do a ticket in person? And there's all those things that are just, we encounter through life, and then people are difficult, won't they? They're just difficult. But that's the way it is. Thank you so much for watching. It's been an honor once again. It's been an honor. Thank you so much. Make sure you like and subscribe. If you want to check out any more about what we get up to, myself and my wife, Charlie, then go to Charlie and Rob, our vlog channel. There'll be a link literally at the end of this. Look up there and there'll be a link to our vlog channel and where we go all over the place. We've been to Poland, Australia, Spain, Italy, Portugal, been all over the place. So go check that out and I'll catch you next time. Papa.